Dzień dobry Państwu. Miło mi bardzo powitać wszystkich, którzy znaleźli czas w tych gorących dniach i o tej trochę może dziwnej porze. Miło mi powitać na tym pierwszym webinarium Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ja nazywam się Izabela Main, jestem sekretarzem CBAM-u i jestem też inicjatorką minigrantów CBAM, które wymyśliliśmy w 2019 roku. Jest to druga edycja. Dzisiaj młodzi badacze, tak to określę z mojej perspektywy, Natalia Styrnol i Wiktor Magdziarz zaprezentują wyniki swojego minigrantu. I jeszcze trochę chciałam powiedzieć dwa zdania o minigrantach i dwa zdania o CBAM i oddam głos. Więc minigranty wymyśliliśmy po to, bo wydawało nam się, i myślę, że słusznie, że jest bardzo mała propozycja wsparcia młodych badaczy, osób, które są studentami na studiach licencjackich, magisterskich czy doktoranckich albo niedawnymi absolwentami i które chcieliśmy zachęcić do zajęcia się tematyką migracyjną. Nie jest to jakaś wygórowana kwota, bo jest to 4 lub 5 tysięcy złotych, ale druga edycja okazała się sukcesem, bo otrzymaliśmy aż 14 zgłoszeń i dwa granty zostały zrealizowane. Drugi będzie prezentowany za miesiąc przez Katarzynę Czarnot. I jeszcze dwa słowa o CBAM. Jest to centrum uniwersyteckie, powstałe już w tej chwili ponad 10 lat temu. Zajmujemy się badaniami migracyjnymi, ale też działalnością taką edukacyjną, popularyzatorską, zaangażowaną w Poznaniu i nie tylko. No i w tej chwili w dobie pandemii przenosimy się trochę do świata wirtualnego, więc niektóre działania ograniczyliśmy, a za to pojawiły się u nas webinaria. No a nasi goście dzisiaj są studentami. Natalia jest studentką socjologii na UJ, a Wiktor ją ukończył na poziomie licencjackim i teraz studiuje, jak zrozumiałam, w Londynie na London School of Economics and Political Science, także gratulujemy. No i zapraszam do zaprezentowania waszej prezentacji, waszych wyników. I jeszcze taka techniczna uwaga, przewidujemy około 40 minut i potem będzie czas na pytania. Pytania można w międzyczasie już zamieszczać na czacie i po prezentacji będzie, mam nadzieję, burzliwa dyskusja i debata. Zapraszam. Świetnie, dobrze, dziękujemy bardzo. Ja w takim razie udostępniam. Zaraz prosiłam o informację, czy wszystko działa. Czyli najpierw muszę zrobić tu pulpit i teraz jak puszczę prezentację, to Państwo powinni wszystko widzieć. Dobra, czy działa? Powinno być. Jest w porządku? Tak? Okej. Okay. Dobrze, więc bardzo dziękujemy Wam wszystkim za zgromadzenie się na tym seminarium. Wreszcie nam miło, że chcą Państwo posłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Właśnie przedstawię się, jestem Natalia Styrnol. Wiktor Magdziarz, udostępniający prezentację. To jest pierwsza prezentacja naszych wyników, więc bardzo czekamy na wszelkie krytyczne uwagi, na dyskusję. Mamy nadzieję na dyskusję po prezentacji i feedback, ponieważ pomoże on nam na pewno w napisaniu trochę lepszego analitycznie raportu z badań. Jeśli chodzi o logikę wystąpienia, najpierw wprowadzimy Państwa nieco w sposób, w jaki przeprowadziliśmy te badania, metodologię, dlaczego akurat zainteresował nas też ten teren badawczy, a nie inny. Następnie opiszemy Państwu, opowiemy, z kim rozmawialiśmy, a później jeśli chodzi o wyniki, podzieliliśmy tę naszą prezentację na prezentację wniosków ze statycznej analizy i z dynamicznej analizy tych aspektów sieci. I podsumowując, przedstawimy najważniejsze wnioski oraz dalsze kierunki badań, jakie tutaj udało nam się zidentyfikować. Szanowni Państwo, my generalnie w naszych badaniach chcieliśmy dowiedzieć się takich rzeczy. Interesowało nas, w jaki sposób migranci i migrantki z Ukrainy, którzy mieszkają w Zakopanem i w okolicach, mogli zabezpieczać się przed negatywnymi jakimiś problemami w wyniku zarówno lockdownu związanego z COVID-19, jak i później przed problemami związanymi z kryzysem społecznym i ekonomicznym, który przyszedł potem. Jak oni mogli zabezpieczać się przed tymi zjawiskami przy pomocy swoich sieci społecznych.
Przyjmujemy w punkcie wyjścia, że sieci społeczne migrantów i migrantek, co może mogą być dla nich takim narzędziem, które zapewnia im dostęp do różnych rodzajów kapitału. Będziemy więc rozumieć je tutaj funkcjonalnie. Tak. I mówiąc kolokwialnie, próbowaliśmy dowiedzieć się, do kogo w potrzebie zwracali się migranci i migrantki, dlaczego akurat do tego kogoś, w jakim celu, czego mogli, czego nie mogły oczekiwać. Mówiąc językiem technicznym, zaadaptowaliśmy do potrzeb naszych badań narzędzie, które w analizie sieci społecznych jest generatorem zasobów, my o nim opowiemy. Drugim aspektem będzie, i to będzie taka analiza tych sieci w działaniu, to o czym mówiła Natalia, i drugi aspekt tego, o czym będziemy mówić, to będzie analiza takich statycznych aspektów sieci, a więc kształtu. I tutaj będziemy używać drugich technik pomocniczych, a więc generatora imion, o niej też opowiemy. W trakcie analizy będziemy krzyżować te dwa ujęcia. Chcieliśmy też dowiedzieć się, jak specyfika samego Zakopanego wpływała na ten kształt i działanie tych sieci. Przeprowadziliśmy 15 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów na podstawie scenariusza. Te techniki, o których wspominał Wiktor już przed chwilą, których użyliśmy podczas tych wywiadów, to był generator imion, który najpierw polegał na pierwszym krokiem użycia tego podczas wywiadu, była prośba o wypisanie imion bliskich i ważnych sobie osób z różnych środowisk, tak jak tutaj Państwo widzą na po lewej stronie, a drugim krokiem było wpisanie imion te kręgi na zasadzie takiej logiki, że czym bliżej środka, tym ta osoba bliższa czy ważniejsza danej osobie, danej rozmówczyni czy rozmówcy. Następnie zaadaptowaliśmy na nasze potrzeby tak zwany generator zasobów, czyli pytaliśmy po prostu osoby, do jakiego rodzaju pomoc mogą się zwrócić do swoich znajomych, do swoich bliskich osób. Oczywiście nie służyło to nam jakimś statystycznym opracowaniom. Te mapy nie były jakoś agregowane ze sobą, służyły jedynie jako punkt wyjścia do dalszej rozmowy i miały ukierunkować naszą narrację rozmówcy w kierunku celu, czyli na sieci. Rozmawialiśmy z osobami, które były w wieku od 20 do 52 lat. Ta próba była nieco zdominowana przez osoby w wieku 20 paru lat, co było wynikiem użycia metody kuli śnieżnej. Przeciętnie osoby, z którymi rozmawialiśmy, były w Zakopanem około 1,5 roku. To byli tacy stali już bywalcy tam na miejscu. Oczywiście dobór był celowy. Krótko mówiąc, chodziliśmy z miejsca w miejsce po Zakopanym okolicach, szukając osób na takich nisko kwalifikowanych stanowiskach pracujących w ramach sektora usług w turystyce w Zakopanem. Oprócz tych wywiadów zgromadziliśmy również taki szeroki materiał etnograficzny na podstawie notatek, które prowadziliśmy na podstawie obserwacji, rozmów takich bardzo krótkich przy ladzie, na ulicy i tak dalej, co dało nam więcej wiedzy na temat kontekstu samego miejsca. I tutaj trochę więcej o kontekście terenu. Trochę danych o Zakopanem. Proszę Państwa, chcieliśmy tutaj, prezentując te dane, chcieliśmy wskazać, że większość oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi to była taka dominująca forma legalna zatrudnienia cudzoziemców w Małopolsce w 2018 roku. Większość tych oświadczeń jest składanych dla osób z Ukrainy, już konkretnie dla powiatu tatrzańskiego. Większość takich oświadczeń składanych jest przez pracodawców dla obcokrajowców, którzy mają pracować w sektorze usług. No i wskaźnik feminizacji tej grupie wynosi 60%. Tak, i tutaj jeśli Państwo popatrzą na tę mapę województwa, to na samym dole tu strzałką zaznaczony jest powiat tatrzański. Widać tam wyraźną dominację sektora usług wśród osób, dla których składano takie doświadczenia. To na pewno też ma wpływ na wskaźnik feminizacji, o którym przed chwilą powiedziałem. Tak, mogę prosić kolejny slajd? Jeszcze? Dobra. Najpierw odpowiedzmy sobie na takie pytanie. Skąd w ogóle te osoby, z którymi rozmawialiśmy, biorą się w Zakopanem? Jak one tam trafiają? Więc ważnym
wnioskiem, od którego wypada tu zacząć, to, że dla wielu osób, z którymi rozmawialiśmy, Zakopane nie było pierwszym miejscem pobytu i pracy w Polsce. Kolejnym krokiem na ścieżce migracyjnej. I tutaj będą wpływ na to będą miały takie dwie kwestie. Po pierwsze, obiektywne charakterystyki tego lokalnego rynku pracy, tego regionu. Zakopane, można kolokwialnie powiedzieć, ściąga ludzi. Jakby tam jest, krótko mówiąc, z tego, co mówią nasze badane, tam jest po prostu duży popyt na pracę. W związku z tym tam da się znaleźć pracę szybko, da się znaleźć pracę łatwo, da się znaleźć pracę, w której da się szybko zarobić relatywnie dużo pieniędzy. I to jest rzecz, która należy do takiego kolektywnego zasobu społeczności ukraińskiej w Polsce. To jest informacja, która krąży w tych szerszych sieciach w całej Polsce. I myśmy na to zwłaszcza chcieli tutaj zwrócić uwagę, że to nie tylko chodzi o te obiektywne charakterystyki tego Zakopanego, tylko też na to, że ta informacja o tych charakterystykach krąży. Wiele z tych osób, z którymi rozmawialiśmy, dowiadywało się o Zakopanym od znajomych, od osoby poznane w pracy w innych miejscach w Polsce. Do tego jeszcze za chwilkę wrócę. Część w Zakopanym występują dwa wysokie sezony turystyczne, to jest lato i zima, bo między innymi takie okresy, kiedy ten ruch turystyczny jest mniejszy, część pracowników, i jest to związane oczywiście z pracą sezonową, część pracowników sezonowych między tymi sezonami wyjeżdża z Zakopanego, albo przyjeżdża tylko na przykład na jeden sezon. Z tą nieustanną wymianą ludzi wiąże się też fakt, że to miasto ma dla wielu osób. Charakter taki tranzytowy jest jedynym przystankiem. Bardzo mało osób z tych, z którymi rozmawialiśmy, wiąże z Zakopanem jakieś dłuższe życiowe plany. Jakby wydaje się, że wpływ na to ma brak perspektywy edukacyjnej dla dzieci, na to zwracano uwagę w samym Zakopanem, oraz bardzo wysokie ceny wynajmu i kupna mieszkań, nieruchomości. Dla wielu młodych ludzi, z którymi rozmawialiśmy, perspektywa kupienia czegoś na własność, jakiegoś domu, była bardzo istotna i te osoby często postrzegały jakby możliwość nabycia czegoś na własność tam w tym Zakopanem jako rzecz nieosiągalną, w związku z tym planowały w pewnym momencie wyjazd, na przykład do Krakowa. Mogę prosić kolejny slajd? Dobra, i z tym przepływem osób w dwie strony, z Zakopanego i do Zakopanego nieustannym, wiąże się zjawisko przemysłu migracyjnego. Po prostu te przepływy obrastają takimi strukturami jak agencje pracy, zakwaterowanie, pośrednictwo, pomoc formalna. Mnóstwo tych różnych rzeczy to też kształtuje charakter tych procesów migracyjnych na Podhalu. Do tego też wrócimy. Tak jak już wspomnieliśmy, Zakopane wiąże się z taką dużą sezonowością. No i jeżeli chodzi o warunki, o pracowników sezonowych, udało nam się zdobyć informacje na temat głównie warunków ich pracy, bardziej niż w sieci. Co oczywiście miało związek z tym, że te osoby nie miały czasu z nami na przykład porozmawiać czy spotkać się. Większość informacji właśnie zdobyliśmy z takich krótkich, kilkuzdaniowych czasem rozmów przy ladzie. Było ich kilkadziesiąt na przestrzeni tych trzech tygodni. No i tak, wpływ na to, że nie udało nam się spotkać na jakąś dłuższą rozmowę, miało to, że te osoby pracują po prostu po kilkanaście godzin dziennie, często w wysokim sezonie, a przypomnę, że badania przeprowadzaliśmy właśnie w lipcu, który do wysokiego sezonu należy. Osoby te często nie mają w ogóle wolnego. Słyszeliśmy takie historię, że pierwszy wolny dzień mają na przykład dopiero za miesiąc czy za półtora. Ten czas pomiędzy pracą tak naprawdę, bo ciężko mówić o czasie wolnym, wykorzystują te osoby głównie na fizyczną regenerację. Mówiły nam, że nie spotykają się nawet ze znajomymi, po prostu odpoczywają, odsypiają. Oczywiście COVID miał tutaj duży wpływ, miał duży wpływ na te warunki również, ponieważ osoby mówiły często, że muszą nadrobić trochę ten stracony czas, który przesiedziały tak naprawdę w tym lockdownie wiosennym, nie mogą sobie przez to pozwolić na przykład na odpoczynek. Wiele osób również wyjechało z Zakopanego i nie wróciło, i tu słyszeliśmy z kolei opinie mieszkańców, czy pracodawców, czy też pracowników, że rok temu jeszcze na przykład krupówki były ukraińskie, a teraz już tego języka ukraińskiego słyszy się dużo mniej, co było dla nas w zasadzie interesujące, no bo spotykaliśmy osoby z Ukrainy na każdym kroku. No i oczywiście pracodawcy mieli też tutaj, ich rola była bardzo duża w
kształtowaniu tych warunków pracy, ponieważ oszczędzali oni tnąc zatrudnienie i przypisywali tym samym dużo mniejszej liczbie osób ten sam zakres obowiązków. Przejdę teraz do tych kółek, czy też kręgów, do analizy kształtu sieci i tutaj przypomnę, że mówimy głównie o sieciach osób, które są na Podhalu nieco dłużej, nie mówimy o pracownikach stricte sezonowych. No i obserwowaliśmy tutaj takie cechy jak homogeniczność narodowa tych sieci osobistych. Te bliskie i ważne osoby dla naszych rozmówców i rozmówczyń to byli głównie Ukraińcy i Ukrainki, zarówno osoby przebywające w Ukrainie lub czasem innych państwach, tutaj rodzina, przyjaciele, ale również osoby, które przebywały w Polsce, które były bliskie naszym rozmówcom, były głównie narodowości ukraińskiej. Bardzo niewiele w tych sieciach osobistych znalazło się osób, które przebywają w Zakopanem. No i znajdowały się tam takie osoby, pojedynczy Polacy, pojedyncze Polki, które miały takie strategiczne znaczenie, zwłaszcza w kontekście dostępu do informacji. Ale o tym opowiemy trochę więcej za chwilę. Jeśli chodzi na przykład o wpływ związków mieszanych narodowo, nie jesteśmy tutaj w stanie wyciągnąć jakichś szerszych wniosków, jeśli chodzi o ich rolę w tworzeniu sieci, ponieważ mieliśmy do czynienia tylko z jednym takim przypadkiem. No i co ciekawe, obserwowaliśmy też taki sztywny w miarę, taki dość sztywny podział, przynajmniej na dyskursywnym poziomie, między osobami będącymi w Polsce na dłużej, a między tymi, które są tutaj tylko na sezon. No i nasi rozmówcy również dość często przypisywali tym osobom negatywne. Dobra. Ja teraz Państwu opowiem, w tej części wystąpienia pokażemy Państwu, jak te sieci działały w różnych aspektach życia tych osób. Ja najpierw opowiem o tym, w jaki sposób wymiana informacji miała charakter wsparcia, którego nawzajem udzielali sobie migranci. Później przejdziemy do kwestii finansowych. Natalia opowie o wsparciu i opiece, odpowiedzialności wzajemnej za siebie i opiece. No więc tak, po pierwsze wspomnieliśmy już, że osoby z Ukrainy, które lądują w Zakopanem, dowiadują się przeważnie o tym miejscu od swoich znajomych gdzieś w Polsce. Mogę przeprosić o kolejny slajd? Tak, ponieważ jakby te charakterystyki Zakopanego należą do takiej wspólnej wiedzy tych osób, która przekazywana jest, jak powiedziałem, poprzez te weak ties, poprzez słabe więzi. Mogę poprosić o kolejny slajd? Dobra. I drugą możliwości, w jaki sposób te osoby dowiadywały się o tym Zakopanem, jest przyjazd do Zakopanego do znajomych, którzy już tam są. Taki przyjazd miał oczywiście taki aspekt, że te osoby miały na początku czasem ułatwione poszukiwanie pierwszej pracy, miały ułatwione poszukiwanie pierwszego mieszkania. No i można powiedzieć, że przyjazd do takich osób, które już na miejscu należały do tych lokalnych sieci, do tego lokalnego przepływu informacji miało charakter takiego generowania takiego kapitału pomostowego, który pozwalał tym osobom przyjezdnym od razu jakby mieć dostęp do tych lokalnie wymienianych informacji. Mogę prosić dalej. Tak, kolejną możliwością była pomoc w tych rozmaitych pośredników tego przemysłu migracyjnego, o którym mówiliśmy. Na slajdzie wyświetla się Państwu przykład kierowcy, który przywozi pracowników do Polski. W takiej sytuacji moglibyśmy mówić o tym, że osoby, które nie miały dostępu do na przykład do swoich znajomych w Zakopanem, nie mogły od nich czerpać tych informacji, inwestowały w taką migrację, płaciły, krótko mówiąc, tym pośrednikom na różne sposoby, żeby móc dowiedzieć się, kto szuka pracy. Mogę przejść kolejny slajd, gdzie tej pracy można znaleźć, jak wsparcie formalne i tak dalej. Na kolejnym slajdzie pokażą się Państwu agencję pracy, czyli kolejny wariant. Dobra. I tak, i teraz dla pracowników, którzy już w tym Zakopanem są, pojawia się oczywiście potrzeba dostępu do, i pozostanie tam trochę dłużej, pojawia się potrzeba dostępu do takiej wiedzy, która pozwoli na, można by tak powiedzieć kolokwialnie, większą precyzję, na przykład w wyborze pracy. Znalezienie takiej pracy, która już nie tylko jest, ale jest bardziej dopasowana do jakichś potrzeb, wymagań. Mogę prosić o kolejny slajd. I tutaj będzie kluczowa rola tych właśnie strategicznych, pojedynczych osób, które bardzo dobrze znają lokalny kontekst i są dobrze usieciowione, a więc głównie Polaków, którzy mieszkają tam całe życie. Podam tutaj przykład, będziemy używać takiego case'a, na którym ja bym chciał to pokazać.
Powiedzmy sobie tak, że w Zakopanem jest dużo biznesów skupionych jest w rękach kilku bogatych przedsiębiorców, co jest generalnie taką wiedzą powszechną wśród osób mieszkających na Podhalu. Nazwiska tych panów czy tych osób, które są w tymi właścicielami, padają w rozmowach. No my ich tu oczywiście nie przytaczamy wprost. Nazwijmy sobie pana, o którym będziemy mówić, Nowakiem. Mogę prosić kolejny slajd? I jeden z tych panów, który szczególnie często był przywoływany, jest właścicielem kilku restauracji w centrum Zakopanego, a zwłaszcza jednej, o której teraz będziemy mówić. To jest takie miejsce, w którym charakterystyki pracy są dwojakie. Po pierwsze, warunki pracy są tam bardzo złe. To jest miejsce, które, jak widzą Państwo na slajdzie, opisywane było jako coś nie dla ludzi. To jest miejsce, w którym w sezonie pracuje się po bardzo wiele godzin w dziennie. To jest miejsce, w którym nie da się dostać w sezonie wolnego, nawet jeśli się chce. To jest miejsce, w którym krytykowano stosunek niższej kadry zarządzającej tam do pracowników z Ukrainy. Generalnie bardzo złą renomę miała praca tam. Natomiast z drugiej strony jest to też miejsce, w którym można bardzo szybko zarobić bardzo duże pieniądze. Również dlatego, że pracuje się tam bez przerwy. Mogę prosić kolejny slajd? I teraz z perspektywy tych osób, które do tego Zakopanego przyjechały, można powiedzieć, że one krótko mówiąc, znając charakterystykę tych rozmaitych miejsc pracy, mogą wybrać takie, które będzie dla nich najbardziej odpowiednie. Więc jeśli mają na przykład potrzebę pracy w takim miejscu, jakim powiedziałem przed chwilą, część osób się na to decyduje. Inne osoby, takie jak Roman, którego cytujemy tutaj na slajdzie, podejmuje inną decyzję i wykorzystuje swoją znajomą, swoją współlokatorkę, czy jej wiedzę o lokalnym kontekście do tego, aby móc zmienić swoją pracę na taką bardziej odpowiadającą jego potrzebom, dającą mu więcej przestrzeni osobistej. Czy mogę prosić o kolejny slajd? I tu więc będziemy mieli więc przykład wykorzystania takiej wiedzy insiderskiej, która krąży w tych lokalnych sieciach i żeby ją mieć, to prawdopodobnie trzeba być dobrze zakorzenionym, dobrze usieciowionym na tej płaszczyźnie nieformalnej w tym miejscu. Kolejnym przykładem, jak to działało, może być właśnie COVID, do którego będziemy powoli przechodzić. Osoby, pytaliśmy czysto hipotetycznie osoby z Ukrainy, nawet te, które były w trochę lepszej sytuacji, jak mogłyby się zachować, gdyby ich sytuacja jakoś się pogorszyła. Podawaliśmy tu przykład, to jest ten generator zasobowy, o którym mówiliśmy. Podawaliśmy tutaj przykład zakupów. Kto by mógł ci zrobić zakupy, gdyby coś się stało? I na pierwszym miejscu byli wymieniani rozmaici znajomi ukraińscy przebywający w Zakopanem, ale wspominano też o Polakach, którzy mogliby, mówiąc kolokwialnie i cytując, ogarnąć ten temat, załatwić to, ponieważ mają takie kontakty, pozwoliłyby sprowadzić jakąś pomoc. Mogę prosić kolejny slajd? Kolejną sytuacją, kiedy taka wiedza insiderska może być wykorzystywana. Są takie sytuacje nadzwyczajne, niecodzienne, które nie należą do codziennego doświadczenia tych osób z doświadczeniem migracyjnym. A więc na slajdzie mamy przykład nagłej potrzeby uzyskania pomocy medycznej, kiedy trzeba wiedzieć, do którego szpitala jechać. To jest moment, kiedy można zadzwonić do osoby dobrze znającej lokalny kontekst. Drugi przykład to jest mandat. Na slajdzie jest mandat. Co zrobić z mandatem, jak się go dostanie? To nie jest koniecznie prosta sprawa dla takiej osoby. Mogę prosić o kolejny slajd. I trzecim przykładem, kiedy taka wiedza, kontakty z tymi strategicznymi, pojedynczymi, dobrze usieciowionymi osobami mogą być istotne, będzie sytuacja, która wymaga bardzo dobrej znajomości języka w jakimś konkretnym kontekście, na przykład formalnym. Na slajdzie widzą Państwo wypowiedź migrantki, która wykorzystywała znajomość ze znajomą Polką, aby móc dobrze uargumentować wniosek formalny, który składała w sprawie legalizacji pobytu. Choć zależało jej, żeby to po prostu dobrze brzmiało, więc wymagało bardzo dobrej znajomości języka. Drugim przykładem naszym własnym jest taka historia mężczyzny, który poprosił nas, kiedy z nami rozmawiał, o to, żebyśmy udali się do lokalnego ubezpieczyciela i zdobyli dla niego pewne informacje i przełożyli mu je po prostu na prostszy język, ponieważ sam jakby miał trudność w odnalezieniu się w tym. Kontynuując zagadnienie wsparcia informacyjnego i przechodząc trochę do dalszej części wystąpienia, jaką będzie wsparcie finansowe i COVID, wskażmy na rolę pracodawców w tym kontekście. Pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych mogli liczyć na wsparcie z ZUS-u w wysokości 80% płacy minimalnej.
I teraz w jaki sposób oni mogli w czasie lockdownu na takie wsparcie liczyć? Były dwie drogi jakby zdobycia tego wsparcia. Albo wniosek mógł złożyć pracodawca w imieniu pracownika, albo jeśli ten odmawiał, wniosek mógł złożyć pracownik. I teraz mamy dwa przykłady jakby postawy pracodawców. Po pierwsze, pracodawca, który całkowicie wyręcza, jak tu widzą Państwo na slajdzie, albo w dużej mierze wyręcza pracownika w tym, jakby zapewnia mu pomoc w tym zdobyciu jakby tych środków. Mogę kolejny slajd? I drugi przykład pracodawcy, który jakby konieczność złożenia tych papierów, zdobycia tego wsparcia jakby spycha na pracownika. Tu przykład Anastazji, która mając jakby dziecko, odpowiedzialność opiekuńczą, miała duży problem z tym, żeby taki wniosek gdzieś złożyć skutecznie, no i prosiła polską koleżankę, żeby to gdzieś zrobiła, gdzieś jej w tym pomogła. Dobra, i teraz mogę prosić kolejny slajd. Chcieliśmy jeszcze zrobić teraz, tutaj kończąc już te kwestie informacyjne, chcieliśmy zrobić taką generalną uwagę, że osoby z Ukrainy wydawały się doświadczać. Ja chciałem w ogóle zapytać, czy prezentacja idzie równo z tym, co mówię, bo trochę widzę, że jest opóźnienie tam, tak? Okej. Doświadczać podobnego chaosu informacyjnego jak osoby, jak Polacy. Krytykowano parę kwestii. Po pierwsze, problem z dostaniem, problem z informacjami dotyczącymi testów, z kontaktami z instytucjami. Na przykład Anastazji, która nie mogła się dowiedzieć na temat swoich testów. Później chciano ją wciągać, kontrolować ją na kwarantannie, potem gdy ona już z niej zeszła. Mogę prosić kolejny slajd? Kolejne rzeczy krytykowano, to będzie kwestia tego, że kwarantanna dla osób z Ukrainy, które przyjeżdżały do Polski, zaczynała się jeden dzień po przyjeździe, co te osoby postrzegały jako kompletnie absurdalne i jakby to powodowało takie poczucie tego bezsensu tych wszystkich przepisów. Kolejna rzecz, osoby z Ukrainy wskazywały nam, że kwarantanna po przyjeździe na Ukrainę i z powrotem kwarantanna obowiązywała tylko Ukraińców, a nie Polaków, nawet jakby pojechali razem. Mogę prosić kolejny slajd? I teraz przejdziemy sobie do kwestii wsparcia informacyjnego, finansowego. I tak, i kolejny. I będziemy teraz mówić o wsparciu finansowym, przechodząc od razu do kwestii pandemii, bo to było tutaj najistotniejsze. Dobra, pokazuje się Artem. Powiedzieliśmy kilka słów o pracodawcach i ja do tej kwestii chciałbym teraz wrócić, bo ona była bardzo istotna w tym kontekście. Otóż to, czy pracownik mógł otrzymać takie wsparcie z ZUS-u, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, było bezpośrednio wynikiem tego, czy związane z tym, czy był przed pandemią zatrudniony legalnie, czy nie. Ono było dostępne dla osób, które miały podpisaną umowę przed 1 lutego 2020 roku, więc jeśli pracodawca przed pandemią zatrudniał pracowników nielegalnie, to oni do takiego wsparcia dostępu, krótko mówiąc, nie mieli. I teraz były dwie możliwości. Albo sytuacja była taka jak w przypadku Artema, którego pracodawca wspierał finansowo, ponieważ no, nie zostawił go na lodzie, mimo tego, że wcześniej umówili się, dogadali się, często słyszeliśmy o pracodawcach, którzy mieli już przed pandemią podpisać te umowy, już na następny dzień mieli to zrobić i tego nie robili. No więc tu jest taka sytuacja. Nie wiemy, ile było takich sytuacji, kiedy pracodawca zatrudniając pracownika nielegalnie zostawił go potem na lodzie. Zakładamy, że takie sytuacje mogły być. Pracodawca mógł być też istotnym źródłem wsparcia finansowego, jeśli... mogę kolejny slajd prosić? Jeśli w czasie sytuacji zamknięcia działalności, lockdownu zapewniam jakąś pracę zastępczą dodatkową migrantom. To na przykład działało w przypadku knajp, kiedy knajpa się zamykała, niektóre osoby pracowały na dowozach. Tak, i teraz znaczenie miał też barter, myśmy to nazwali tutaj barterem. To były takie sytuacje, kiedy osoby nie musiały płacić za swoje mieszkania za wynajem, ponieważ mogły na przykład w zamian za możliwość mieszkania i niepłacenia wykonywać jakieś drobne prace remontowe. Obniżano też czynsze, odraczano, umarzano. To była duża pomoc, bo jakby to ratowało tę sytuację. Mogę prosić o kolejny slajd? Tak, to są drobne pożyczki, to jest okej. Teraz powiemy o takich bezpośrednich jakby metodach wsparcia finansowego. Po pierwsze, mieliśmy takie drobne pożyczki na przetrwanie między osobami. To odnosiło się głównie do różnych takich znajomych, którzy byli w Zakopanem. To były takie osoby, do których można było przyjść, kolokwialnie mówiąc, po pięć dych, żeby dotrwać do końca miesiąca, móc zapłacić za mieszkanie albo kupić sobie jakieś jedzenie. No i takiego wsparcia, jak wskaże potem Natalia,
udzielały osoby, które same nie były w trudnej, tak trudnej sytuacji, a nie były w takiej sytuacji głównie dlatego, że odpowiadały same za siebie. Osoby, które odpowiadały za inne, były w najgorszej sytuacji finansowej. Mogę prosić kolejny slajd? Pojawiały się też sytuacje, które wymagały większego wsparcia finansowego, pożyczek czy przekazów pieniężnych w postaci większych kwot i tutaj szczególne znaczenie miały rodziny. To były przesyły również przez granicę między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwami. Utrzymywano osoby, z którymi wspólnie zamieszkiwano, partnerów, partnerki. Pojawiały się też sytuacje, opieki, które wymagały, aby całe rodziny łożyły, czy przykładały się jakby do opieki nad konkretną osobą. To jest oczywiście sytuacja też poza pandemią, no ale w sytuacji pandemii, jak Natalia to wskaże, no to się trochę skomplikowało. Jeszcze bardziej drugim źródłem takiego większego wsparcia finansowego, jak znowu w przypadku Artema, o którym wcześniej wspominaliśmy, to jest ta osoba, która nie miała podpisanej umowy o pracę, mógł udzielić też pracodawca. I teraz Natalia opowie Państwu o wsparciu emocjonalnym. Jak Państwo się domyślają, albo być może mają Państwo takie doświadczenia, również migracja zarobkowa zwłaszcza wiąże się często dla osób z taką niepewnością. Konieczna jest adaptacja do nowych warunków mieszkania, pracy i nauka funkcjonowania w ramach innych norm społecznych. I tutaj te ścieżki, o których wspominał Wiktor, jakby sposoby, na jakie można się dostać do tego Zakopanego czy do Polski, no to na przykład przyjazd z kimś, kogo się zna, po prostu dużo łatwiej jest poznać, podjąć decyzję o wyjeździe do obcego kraju, mając towarzyszy się z różnymi problemami, również emocjonalnymi, zmagać wspólnie. Innym sposobem jest przyjazd do znajomych, który na przykład tutaj w przypadku naszej rozmówczyni osoba przyjechała do znajomych najpierw na wakacje, potem postanowiła zostać. No i te osoby również, ten mechanizm przyjazdu do przyjaciół był również źródłem takiego wsparcia emocjonalnego dla osób. Innym problemem, z którymi mierzą się osoby, zwłaszcza niedługo po przyjeździe do Polski, jest niedostateczna znajomość języka polskiego, co wiązało się oczywiście dla wielu osób, z którymi rozmawialiśmy, ze stresem. Te osoby często uczyły się tego polskiego dopiero po przyjeździe do Polski, często w kontekście pracy. Nie zawsze jednak warunki, w jakich te obowiązki były wykonywane, pozwalały na taką imersję językową i zdobywanie nowych umiejętności w tym zakresie, jak widzą tutaj Państwo zresztą w wypowiedzi naszej rozmówczyni. Ta osoba, Weronika, była w stanie dopiero pokonać ten stres i nauczyć się otworzyć trochę głowę i uczyć się tego języka, żeby poczuć się tutaj pewniej, kiedy zmieniła środowisko i znalazła lepszą pracę, gdzie po prostu czuła się szanowana i doceniana. Jakby istotne tutaj było również to, że ona przeniosła się z takiej pracy na niewidzialnym stanowisku, jako taka pomoc w pensjonacie, na stanowisko na froncie tak zwanym, po prostu gdzie miała do czynienia z klientami, z osobami przyjaznymi jej. Ważną rolę pełnił tutaj ważną rolę pełnił jej partner, Polak, którego poznała w międzyczasie i oni dopiero przy nim zyskały takiej płynności językowej, poczuwszy takie bezpieczeństwo emocjonalne również. Ważnym elementem adaptacji w nowym miejscu jest też bez wątpienia otoczenie się bliskimi osobami, na przykład stworzenie paczki znajomych. Tutaj rozmówca, nasz Roman, przytaczany już wcześniej, mówił, że ze swoimi przyjaciółmi, również z Ukrainy zresztą, którzy mają podobne zainteresowania jak on, że stworzyli swego rodzaju kompleks energetyczny. Dla nich również istotne było wspólne uprawianie jogi, medytacja. To wszystko było ważnym i to były ważne elementy budowania ich więzi. Co więcej, rozmówca ten był takim pionierem migracyjnym wśród tych swoich znajomych. To on ściągnął te osoby do Zakopanego, pomógł znaleźć im pracę i to właśnie on w znacznym stopniu przyczynił się do budowania tej grupy, będącym dla wszystkich jej członków źródłem wsparcia. Co znamienne zresztą dla niego, najbliższym jego przyjacielem jest znajomy z miasta z Ukrainy. Oni znali się wcześniej, ale zaprzyjaźnili się i stali się dla siebie dopiero jak bracia. Właśnie w tej sytuacji migracji to ta wspólnota doświadczeń zacieśniła znacznie ich relacje. Innym przykładem tworzenia relacji, bardzo bliskich relacji, niemalże rodzinnych, jest przytaczana już zresztą wcześniej sytuacja Anastazji. Ona mieszka na Podhalu już ponad 4 lata, pracuje prawie przez cały ten okres czasu w karczmie leżącej na obrzeżach Zakopanego i osoby, z którymi spędza najwięcej czasu, to osoby, które
zna głównie z pracy. Właśnie z nimi tworzą takie zamknięte prawie że uniwersum, w ramach którego nawiązują te relacje i zapewniają sobie różne rodzaje wsparcia. Tutaj znaczenie ma również jakby specyfika pracy w tej karczmie, która jest trudna, zwłaszcza w wysokim sezonie. Osoby te obarczone są stresem, pracują bardzo, bardzo długo, więc wspólne jakby przezwyciężanie tych trudności wpływa również na zacieśnianie ich relacji. Tutaj Anastazja zresztą przytacza, bo z jednym ze swoich kolegów mieszkają wspólnie, z czym wiąże się oczywiście wiele zabawnych anegdot. Anastazja ma też 9-letniego syna, którego ściągnęła do Polski po 2 latach swojego pobytu tutaj i dla niej właśnie był ten początkowy okres, kiedy Wiktor przyjechał, jej syn przyjechał do Polski, był bardzo trudny. Ona bardzo przeżywała tą jego adaptację, zastanawiała się wręcz nad powrotem do Ukrainy, ale tu mogła z kolei liczyć na wsparcie polskiej koleżanki z pracy, która również ma małą córkę i dzięki tym wspólnym doświadczeniom związanym z macierzyństwem one zbliżyły się do siebie, mimo że wcześniej nie były w jakiejś dobrej relacji. No i tutaj pojawiła się już kwestia opieki, o której opowiem nieco więcej w kolejnej części, bo jest ona bardziej złożona, a tymczasem przejdźmy do wsparcia emocjonalnego w COVID-zie. Wspomniany już wcześniej Roman, aspirujący artysta, jako że znajdował się w bardzo dobrej sytuacji, czy relatywnie dobrej sytuacji finansowej, nie musiał jakby martwić się o zapewnienie sobie bytu, miał w tym lockdownie, w kwarantannie po prostu bardzo dużo czasu, a ta paczka przyjaciół była dla niego taką dodatkową jeszcze motywacją do nauki nowych rzeczy, samorozwoju niezwykle ważnego dla tej osoby, no i zastanawianiem się i do zastanowienia się nad planami na przyszłość. W podobnie dobrej sytuacji znajdowały się osoby mające partnerów czy partnerki. Tutaj takim dość jaskrawym przykładem tego, jak bliskość partnera pozwoliła w czasie tej pandemii na zachowanie takiej równowagi emocjonalnej, jest doświadczenie Weroniki, która jakby relacja tych osób, jej partnera, Polaka z Warszawy, rozwijała się na parę miesięcy przed lockdownem i to właśnie przyjście tej kwarantanny takiej społecznej spowodowało, że oni zdecydowali zamieszkać się razem. No i tak jak tutaj mówią, mieli siebie w tej kwarantannie, więc właściwie nie zauważali, że dzieje się coś dziwnego na zewnątrz. Ponadto tutaj wsparcie emocjonalne w pandemii można było uzyskać również dzięki sieciom takim stricte pracowniczym. Na przykład podejmując pracę przez agencję zatrudnienia, mieszka się często z innymi osobami z Ukrainy w tym przypadku. I na przykład tutaj fakt, że nasza rozmówczyni nie mogła wyjechać do rodziny na Wielkanoc, wrócić do Ukrainy, nie był tak dotkliwy właśnie ze względu na to, że miała bardzo dobre relacje z osobami, z którymi mieszka. Ona mówiła właśnie, że zapominała wręcz o tym, że znajduje się w Polsce, bo spędzali cały ten czas wspólnie. No i świętowali tę Wielkanoc również według tradycji katolickiej, jak i prawosławnej, czyli podwójnie. Tak jak mówiliśmy już, w przypadku wielu osób, z którymi rozmawialiśmy, te najważniejsze i najbliższe relacje to były z osobami, które znajdują się w Ukrainie. Więc taki fizyczny kontakt nie był właściwie możliwy, ponieważ podróż przez granicę wiązała się z odbyciem 2-tygodniowej kwarantanny w którymś momencie w obie strony, i w Polsce, i w Ukrainie, no i z ogromnymi kosztami oczywiście podróży. Więc tutaj możliwość komunikacji za pomocą mediów społecznościowych była niezwykle ważna i jeszcze bardziej niż takiej normalnej sytuacji stała się tutaj substytutem kontaktu na żywo. Oczywiście to wsparcie emocjonalne łączy się z opieką, i przedstawię Państwu tutaj w tej części, jakiego wsparcia związanego z tą odpowiedzialnością za innych udzielały, a na jakie mogły liczyć osoby biorące udział w naszych badaniach. Decyzja migracyjna osoby będącej rodzicem wiąże się oczywiście z wieloma dylematami, na przykład pytanie, czy zostawić dziecko pod opieką innych członków rodziny, czy może wziąć je ze sobą jest trudne. No i tutaj w tym przypadku rozmówczyni musiały odpowiedzieć sobie na to. Oczywiście istnieją też łączone takie strategie. I tutaj przykładem łączenia tego jest sytuacja Anastazji, która na wsparcie w opiece nad swoim małym synem mogła na początku swojego pobytu w Polsce liczyć, mogła liczyć na wsparcie rodziców w Ukrainie. Ona dopiero po 2 latach swojego pobytu ściągnęła tego Wiktora do siebie, kiedy poczuła się po prostu stabilnie. No ale obecnie
ta jakby jej sytuacja jest dość złożona również, ponieważ wymaga takiego żonglowania czasem wręcz. Musi ona bardzo dobrze organizować ten czas, bo przepracowuje bardzo długie dniówki, więc odprowadzanie, zaprowadzanie syna do szkoły, do domu, no nawet to jest skomplikowane. Dzięki temu właśnie, że to uniwersum jest małe, czyli odległość między mieszkaniem, pracą jest niewielka, ona jest w stanie jakoś sobie radzić. No ale tutaj praktycznej pomocy właśnie w tej kwestii może również dostarczyć, może zapewnić pani Kasia, która jest przyjaciółką Anastazji z pracy, która rozumie bardzo dobrze, że ta adaptacja, zwłaszcza na początku syna, była trudna, więc była ona tutaj takim ważnym źródłem wsparcia w opiece nad synem migrantki. Kasia również pomaga na przykład językowo, bo jak się okazuje, rozwiązywanie zadań domowych z synem nie jest takie proste dla Anastazji, ponieważ uczyła się ona polskiego w kontekście pracy, więc ten zakres słownictwa tak naprawdę jest czasami niewystarczający. Więc tu Kasia, Polka, znów jest w stanie pomóc w tym kontekście. I doświadczenie Anastazji jest takim przykładem, że wsparcie w opiece można znaleźć nie tylko w sieciach rodzinnych, dzięki osobom mieszkającym na Ukrainie, ale także tych związanych z pracą tutaj w Polsce. W podobnej sytuacji jak Anastazja, na początku swojej ścieżki migracyjnej w Polsce znajdowała się pani Świeta i podczas gdy pracowała w latach 90. jeszcze tutaj w Polsce jako nauczycielka, jej córką zajmowali się dziadkowie na Ukrainie. Ta córka przyjeżdżała do niej tylko od czasu do czasu, na przykład w ferie czy w wakacje. No i w tym okresie, przebywając w Polsce, córka pani Świety spędzała dużo czasu z jej znajomymi z pracy i z ich dziećmi, co jeszcze dodatkowo zacieśniało te relacje tych wszystkich osób. Ostatecznie córka nie przeprowadziła się jako dziecko do Polski, ale tutaj opowiem trochę więcej o pani Świecie, ponieważ jest przykładem osoby, czy przykładem tego, jak zobowiązania opiekuńcze kształtują ścieżki życiowe i migracyjne głównie kobiet. No i tutaj kolejna część, dalsza część tej historii. Pani Świeta ułożyła sobie już tutaj życie, znalazła przyjaciół, czuła się w Polsce świetnie, ale nagle jej mama zachorowała. Więc ona była zobaczona. I w międzyczasie właśnie, kontynuując historię pani Świety, ta córka dorosła, wyprowadziła się do Polski. No i w 2016 roku pani Świeta wróciła, tym razem do Zakopanego, gdzie córka założyła rodzinę, by znowu objąć funkcję opiekuńczą, tak naprawdę tym razem nad swoim wnuczkiem, pomóc w opiece nad swoim wnuczkiem. Ona ma świadomość tego oczywiście, że w Polsce trudno jest dostać miejsce w żłobku, więc ta pomoc w ramach sieci rodzinnych jest tutaj nieodzowna. W podobnej sytuacji zresztą znajdowała się pani Nina, która nie mogła pozwolić sobie na początku na dłuższe wyjazdy zarobkowe, aż do czasu, kiedy jej córki dorosły. No te córki zresztą z czasem poszły w ślady mamy i teraz również regularnie przyjeżdżają do Polski jako pracownice sezonowe, o czym opowiem nieco później. Tak jak wspominałam, jakby sytuacja pandemii jeszcze bardziej skomplikowała te wszystkie kwestie związane z opieką, bo tutaj okazuje się Anastazja, do której wracam, jakby w trakcie lockdownu jej budżet został znacznie nadwyrężony, więc chciała nadrobić, w cudzysłowie, trochę załatać tę dziurę i znalazła dodatkową pracę, ale tu znowu problemem okazuje się opieka. Mamy wakacje, syn musiałby siedzieć sam w domu, więc ona decyduje się zawieźć syna do dziadka. No ale to z kolei łączy się z przejechaniem blisko 2000 km i odbyciu kwarantanny w drodze powrotnej, więc widzimy tutaj na tym przykładzie, jak to te możliwości skorzystania wsparcia w ramach tych sieci rodzinnych są bardzo, bardzo utrudnione w sytuacji migracji czasami. Podobnie doświadczenie pani Świety jest takim przykładem, kiedy konieczność zapewnienia jakiegoś wsparcia osobom częściowo zależnym jest dość skomplikowane, bo tutaj mamy do czynienia, mówimy o starszych rodzicach pani Świety. Ona się bardzo bała o to, że oni zarażą się koronawirusem, zachęcała ich do pozostawania w domu, no ale sama nie mogła
nie była w stanie pomagać im w żaden sposób. No ale tutaj sieci rodzinne znów, szwagierka pozostająca, mieszkająca w Ukrainie mogła przyjść z pomocą, dostarczyć zakupy tym starszym osobom, no a rola pani Świety sprowadzała się do tego, że do pomocy finansowej głównie, która, tak jak zresztą ona mówi, mocno uszczupliła jej budżet. No i z powrotem wracam do pani Niny i jej córek dorosłych, Oksany. Tutaj mamy taki przykład wsparcia, zapewnienia wsparcia finansowego w ramach poczucia odpowiedzialności za członków swojej rodziny tak naprawdę. Fakt, że no właśnie te córki straciły pracę nagle przez pandemię, więc fakt, że właśnie były córkami, członkiniami rodziny, pani Nina czuła się zobowiązana utrzymywać je przez 2 miesiące, co również było dla niej bardzo trudne finansowo. Podobnie zresztą, tak jak wspomniany wcześniej przez Wiktora Artem, który sam zapożyczył się, ale w ramach tych rodzinnych zobowiązań wobec dzieci i wobec byłej partnerki, on wysyłał pieniądze na Ukrainę, bo wiedział, że ją będzie nieco łatwiej nadrobić jakby niż byłej partnerce opiekującej się dziećmi. No i właśnie jak widać na tych przedstawionych przykładach, ścieżki i decyzje migracyjne przede wszystkim kobiet często są kształtowane przez obowiązek zapewniania opieki niesamodzielnym członkom i członkiniom rodziny. Oczywiście mamy świadomość, że nie tylko migrantki oczywiście mierzą się z takimi problemami związanymi z łączeniem pracy zawodowej i nieodpłatnej pracy opiekuńczej, ale zależy nam na podkreśleniu faktu, że właśnie migracja wiąże się częściej dla kobiet niż dla mężczyzn z tymi dylematami związanymi z opieką. No i pandemia z kolei jeszcze dodatkowo uwypukliła te problemy, no i wyostrzyła przede wszystkim braki w pomocy ze strony państw, zarówno Polski, no i Ukrainy oczywiście. No bo jak wynika z naszych badań, osoby, które były na różne sposoby odpowiedzialne za innych, znalazły się w bardzo trudnych sytuacjach, często wręcz podbramkowych, zwłaszcza jeśli chodzi o finanse. Halo, halo? Czy to było podsumowanie, czy czekamy na podsumowanie ze strony Wiktora? Czekamy na Wiktora, nie wiem, co się z nim stało. Okay. Mam nadzieję, że nie z internetem. Słychać mnie teraz? Dobra, to pokaż proszę kolejny slajd, ten z punktami. Bo coś mi tu ścięło rzeczywiście i teraz ten, o ten. No więc tak, tak jak wspomnieliśmy, sieci... Podsumowując, sieci osób, z którymi rozmawialiśmy, były bardzo homogeniczne narodowościowo. Tam było bardzo mało tych Polaków i było bardzo mało pracowników sezonowych, dlatego jak zaraz Natalia wskaże, od nich należałoby dalej zapytać. Mało osób zamieszkujących samo Zakopane, to były osoby będące w innych miejscach w Polsce i również i na Ukrainie. Bardzo mała, rzadko wspominana rola państwa, zwłaszcza jakichś innych instytucji ewentualnych w zapewnianiu wsparcia osób badanych w sytuacji kryzysowej. One się właściwie rodziły same albo przy pomocy jakichś nieformalnych sieci. No oczywisty wniosek, ale trzeba go tu powiedzieć, myśmy to argumentowali cały czas, że różne fragmenty sieci, różne rodzaje tych więzi zapewniały wsparcie w różnych obszarach, co jest istotne i warte podkreślenia. No i bardzo istotne było środowisko pracy, rola pracy, kwestia pracodawcy, znajomości z pracy w kwestii budowy tych lokalnych sieci tam w tym Zakopanem. No więc są obszary, które są dla nas interesujące, ale których nie udało nam się zeksplorować, które są być może pytaniami do kolejnych jakichś badań. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ten powiat tatrzański charakteryzuje się dużą feminizacją zatrudnienia cudzoziemców. Tam było aż 60% ten współczynnik wynosi, więc zastanawiamy się, jaki wpływ ma aspekt genderowy na tworzenie tych sieci wsparcia. To jest coś, czego nie udało nam się dowiedzieć w naszych badaniach. Kolejnym pytaniem jest to, jak osoby mieszkające, imigranci i imigrantki mieszkający w małych miejscowościach wokół Zakopanego tworzą sieci. No jeżdżąc po okolicach udało nam się spotkać tak naprawdę niewiele osób mieszkających tam i mamy kilka takich wywiadów, ale no niewiele mówią nam o sieciach niestety. No z rozmów z mieszkańcami i pracodawcami wynika, że z powodu COVID-u turystyka wokół Zakopanego w zasadzie stanęła, mimo sezonu turystycznego, wysokiego. Okazuje się, że turystyka
te usługi koncentrują się w Zakopanem samym. Te takie peryferyjne, w cudzysłowie, miejscowości mają duże problemy z tym. No i kwestia pracowników sezonowych. Nie dowiedzieliśmy się do końca, jak korzystali ze swoich sieci i do jakich rodzajów wsparcia mieli dostęp, bo tych rozmów niestety było niewiele albo były bardzo krótkie i dotyczyły części właśnie warunków pracy, o czym już mówiliśmy. Tak, i proszę Państwa, podsumowując, chcieliśmy podziękować Państwu za uwagę. My wkrótce będziemy publikować raport z tych badań, który będzie dostępny, dlatego zależy nam bardzo na Państwa uwagach, na jakichś Państwa sugestiach, co należałoby jeszcze może uwzględnić, na czym się skupić w analizie. I będziemy też pisać reportaż, w którym chcielibyśmy jakby w trochę mniej hermetyczny sposób pokazać te wnioski z tych badań, również skupić się bardziej właśnie na samych warunkach pracy, bo trochę tutaj nie ma na to miejsca, a tu bardzo mamy dużo ciekawego materiału. I będziemy próbować wracać do osób, z którymi rozmawialiśmy, skontaktować się z nimi, teraz zobaczyć, jaka jest ich sytuacja w czasie teraz, tej drugiej fali, którą mamy. No bo to może być jakby, to może nam dać bardzo ciekawe wnioski i zobaczyć, jak te osoby sobie poradziły z tą drugą falą, która potencjalnie mogła być dla nich jeszcze większym obciążeniem, no z oczywistych względów. Także dziękujemy i zachęcamy do komentarzy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Ja zapraszam do wpisywania pytań, komentarzy też na czacie, ponieważ podejrzewam, że część osób może ich nie widzieć, to ja je odczytam. Nie wiem, czy je widzimy. Widzicie, ale nie, nie, my nie. Aha, rozumiem. Więc tu mam pytanie, więc może zacznę od tych pytań, które już się pojawiły i będą się pewnie pojawiać kolejne w trakcie. Także jeżeli ktoś nie ma możliwości dopisywania pytań na czacie, to prosimy o, widzę, że część osób pokazuje, że nie ma, to proszę o tu zgłaszanie się łapką, mam nadzieję, że chociaż tą możliwość macie, albo właśnie jakoś pokazywanie mimiką i wtedy te osoby będziemy po kolei prosić. To już szybko przechodząc do pierwszego pytania. Dotyczy ono metod, czyli generatorów kręgów. Prośba o pogłębienie tego wątku, skąd inspiracja, na ile zawartość tych kręgów była potem pogłębiana, na przykład przez dodatkowe pytania. I bo tutaj Agata, która to pytanie zadała, wspomina, że to jest też metoda stosowana w kinship studies, taka metoda genealogiczna. I też od razu z tym pytaniem związane pytanie Natalii. Czy te generatory były punktem wyjścia do wywiadów, czy były jakby taką przedmiotem osobnej analizy? Natalia, chcesz, czy ja mam odpowiedzieć? Możemy się podzielić, możesz zacząć. Dobra, no to może ja zacznę od inspiracji. Generalnie jakby pomysł na te badania zrodził się w czasie, kiedy myśmy pisali w zeszłym roku z Natalią nasze licencjaty. No ja jakby byłem zainteresowany wtedy tym, w jaki sposób można jakościowo badać sieci społeczne i krótko mówiąc to jest metoda, którą znalazłem w podręczniku i postanowiliśmy potem te metody, o których przeczytaliśmy tam, dostosować jakby do naszych potrzeb, w którym miejscu to się pojawiało. Myśmy jakby ten wywiad miał taki charakter trochę taki, jakby to powiedzieć, staraliśmy się jakby przejść przez jakby takie hipotetyczne etapy kolejnej ścieżki migracyjnej, czyli jak się tu znalazłeś, jak wyglądały twoje pierwsze dni, jakie masz i na końcu jakie masz plany, więc to się jakby pojawiało w którymś momencie, kiedy już dowiedzieliśmy się, jaka była jakby historia migracyjna tak ogólnie tej osoby, to myśmy wtedy stosowali te kręgi. One były punktem wyjścia do rozmowy, bo nasze kolejne pytanie to było, krótko mówiąc, czy możesz nam o tych osobach opowiedzieć. I to, co się o nich dowiadywaliśmy, pozwalało nam później pogłębiać, więc to było pogłębiane w ten sposób. No i Natalia, co jeszcze byś chciała dodać? Co? No, że właściwie my nie przeprowadzaliśmy osobnej analizy tych kręgów, no bo one, tak jak Wiktor mówił, były takim wsparciem tak naprawdę wywiadu. De facto, taką techniką pomocniczą, która była w stanie nam bardziej jakoś lepiej nakreślić te sieci i lepiej się zorientować jakby w relacjach, jakie te osoby tworzą, z kim, gdzie i po prostu dopytywać mogliśmy dzięki temu. No, mieliśmy też ten generator zasobów, o którym wspomnieliśmy, który po prostu miał formę pytań, bo chcieliśmy się krótko mówiąc dowiedzieć, skąd te osoby mogą te poszczególne rodzaje wsparcia, kapitału czerpać, także no, jakby to połączenie tego
no było bezpośrednio związane z celem naszych, badań. No tak, my pytaliśmy wprost, od kogo mogłabyś pożyczyć pieniądze na przykład, albo kto mógłby ci na przykład udzielić jakichś informacji i tak dalej, i tak dalej. I też no właśnie w kontekście kwarantanny te zakupy i tak dalej. No może jeszcze warto wspomnieć o tym, myśmy krótko mówiąc pytanie, które zadawaliśmy przy tych kręgach było takie, czy mogłabyś wypisać kilka osób, które są ci bliskie lub ważne? I tutaj często pojawiała się prośba o doprecyzowanie i myśmy naumyślnie tego doprecyzowania nie robili. Więc tu jakby należy zwrócić uwagę na to, że to jak to pytanie było zadane na pewno warunkowało, kto się tam pojawiał i że to były te strong ties, że tam się nie pojawiały jakby osoby, które są trochę dalsze naszym badanym. No myślę, że to jest też istotne. No tak, tak. No właśnie no, najczęściej to wsparcie, czy te bliskie osoby były definiowane, jak się potem okazywało, przez wsparcie emocjonalne, po prostu przez relacje takie bliskie na tym poziomie. Właśnie rodzina, która jak się potem okazywało, na przykład nie ma takiego znaczenia, jeśli chodzi o pomoc praktyczną. No. Okej, okay, to ja teraz mam łapki. Pierwsza łapka była od Kamili, także proszę Cię Kamila, żebyś swój mikrofon włączyła i zadała pytanie. Bardzo serdecznie. Chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować za świetną prezentację, to było bardzo interesujące. Ja właśnie też sama piszę, kończę w zasadzie moją magisterkę też o ukraińskich migrantkach w Poznaniu. I właśnie jakby z tego tytułu mam też kilka pytań, w zasadzie trzy pytania, także przepraszam, to trochę potrwa. Czy zaobserwowaliście, na przykład, czy powstały właśnie w Zakopanem, czy gdzieś na Podhalu w ogóle jakiekolwiek instytucje, miejsca, organizacje, które zostały właśnie stworzone dla mniejszości ukraińskiej albo stworzone przez mieszkańców, żeby siebie jakoś wspólnie wspierać, właśnie jakieś po prostu właśnie przestrzeni miejskiej, czy coś się też zmieniło, czy coś zauważyliście? To może ja odpowiem, bo miałam przyjemność, znaczy próbowaliśmy się tego dowiedzieć właśnie, próbowaliśmy zrobić też swój research w internecie i w różnych miejscach, nie znaleźliśmy żadnej takiej instytucji, także dopytując osoby nie znaleźliśmy absolutnie nic, pytaliśmy również w takim miejscu jak jakieś Centrum Kultury, też Urząd Miasta i tak dalej, absolutnie nic. Mieliśmy nadzieję, że może dowiemy się czegoś więcej, ponieważ w Zakopanem odbywają się nabożeństwa prawosławne. No teraz trochę ciężko się z tym odprawianiem ich, bo pandemia wiadomo. No i tam przyjeżdża ksiądz prawosławny z Krakowa, z którym też zresztą się udało spotkać i porozmawiać z nim trochę. Choć był nieco niechętny, ale udało się z nim porozmawiać o tym. No i tam u naszych rozmówców, u osób, z którymi my rozmawiałyśmy, ta religia, czy ta wspólnota religijna nie pełniła większej roli, bo no, to były osoby często w ogóle nie zainteresowane religią, czy tego typu wspólnotowością, no ale ksiądz powiedział nam, nie udało się z tymi osobami skontaktować osobiście, ksiądz powiedział nam, że te osoby gdzieś zgromadzone wokół tego kościoła tam na miejscu, czy tej kaplicy w zasadzie, no jakoś wspierały się wzajemnie. Gdzieś tam próbowały się chociaż kontaktować ze sobą. No i do księdza też często dzwoniły po prostu, żeby też tak emocjonalnie się wesprzeć. No ale jeśli chodzi o jakieś instytucje, bardzo nas to interesowało, ale no, ze względu chyba na tę tranzytowość tego miejsca, nic takiego tam się nie wytworzyło jeszcze. Okej, okay. Ja przerwę może, bo mamy trzy kolejne pytania, więc może na razie zrobimy trzy kolejne osoby, które się zgłaszają po jednym pytaniu, a potem jeżeli będzie czas, to jeszcze wrócimy. Kolejny jest Witold Klaus, tak? Potem następna będzie Magda Bodzań i Monika Szulecka. Czyli zaczniemy od Witka i proszę też o... Pytanie. Dzięki wielkie. Dziękuję za prezentację, bo naprawdę była bardzo ciekawa. Mam dwa krótkie pytania. Pierwsze o dokumenty. Na ile mówiliście Państwo o kwestiach ZUS-owskich i tak dalej, ale na ile problemem były kwestie legalizacji? Jak w ogóle te osoby postrzegały to legalizację pobytu w Polsce i to, że przedłużono ważność dokumentów? Czy to w ogóle był jakiś temat, czy w ogóle czego nie było? Kwestia właśnie stabilności pobytu legalnego w Polsce. A druga rzecz, mówiliście Państwo też trochę o tym, znaczy bardzo mało, że nie spotkaliście osób, które by były, pracowały nielegalnie i miały takie doświadczenia nie uzyskania pomocy, ale czy dowiedzieliście się może od swoich rozmówców czy rozmówczyń o osobach, które w związku z tym, że pracowały nielegalnie, tego wsparcia nie miały, po prostu wróciły do domu. Bo była taka cała duża fala powrotów na Ukrainę
czy do Ukrainy w kwietniu tego roku i czy tego typu narracje jakoś się przewijały i czy wasi rozmówcy czy rozmówczynie porównywali swoją sytuację z tymi osobami, które właśnie w związku z tym, że nie miały legalnego zatrudnienia, musiały wyjechać. Dziękuję. To może ja o tej nielegalności zatrudnienia. To znaczy nie usłyszeliśmy takiej narracji, żeby wyjeżdżały konkretnie osoby, które były nielegalnie zatrudnione, więc nie mógłbym powiedzieć, że takie coś się tam przewijało. Natomiast przewijało się regularnie, że bardzo dużo osób wyjechało i nie wróciło. I to jest na pewno to. Natomiast jakby żeby to połączyć z tą kwestią, to nie. No i a jeśli chodzi o kwestię tej legalizacji jakichś takich perypetii urzędowych, że tak powiem, no to one bardzo były dość obszernym tematem, który niestety nie zmieścił się w ramach tutaj naszej prezentacji o sieciach. No ale no tak, osoby oczywiście wypowiadały się jakoś pozytywnie o tych urzędach, że tak, są sympatyczni, sympatyczne urzędniczki, ale trwa to bardzo długo. Ale co ciekawe, my też często próbując rekrutować osoby na tych krupówkach na przykład, dowiadywaliśmy się, że tak, mam wolne na przykład w czwartek, ale jadę do Krakowa. No jak się potem dowiadywaliśmy, jechali do Krakowa, do Urzędu do Spraw Cudzoziemców po prostu załatwiać papiery pobytowe. No i w ten sposób na przykład ja przeprowadziłam jeden wywiad w Krakowie, bo dziewczyna akurat jechała wtedy, kiedy ja i wtedy udało się spotkać. Więc ta legalność, no te dokumenty, pytaliśmy o to rzeczywiście i w kwestii stabilności, no jeszcze wiele osób mówiło o tym, że jakby pobyt, karta stałego pobytu i obywatelstwo są dla nich bardzo ważne. Tutaj właśnie Wiktor podał przykład Anastazji, której bardzo zależało na tym, żeby to obywatelstwo zyskać, żeby móc po prostu mieć święty spokój już z tym i nie musieć załatwiać nic i też jakby ze względu na dziecko, żeby móc jemu też zapewnić taką stabilność. No to się wydaje, że to miało czasem jakby w tym, tak dyskursywnie charakter takiej cezury dla tych osób, prawda, że nie, że jakby dotrą do tego momentu i już dalej jakby dla dzieci będzie łatwiej od tego momentu i no. No ale też właśnie to jest ważne, bo te osoby często też nie zmieściły się w naszej prezentacji niestety, ale jeśli mówiły o swoich planach na przyszłość, to było ściśle związane właśnie z dokumentami, że karta pobytu kończy mi się wtedy, no to wtedy może wyjadę gdzieś indziej, albo no, karta pobytu kończy mi się tam za półtorej roku i do tego czasu coś sobie tutaj jeszcze dorobię, a potem zobaczymy, że może właśnie gdzieś dalej wyjechać albo zaplanować coś. No coś takiego było dość wyraźne. Jest pani wyciszona. Izo, mikrofon, głos. Przepraszam, teraz poproszę Magdę Bodzan i proszę włączyć mikrofon, czego ja nie zrobiłam. Wszystkim cześć, Natalia, Wiktor, znamy się, więc wam nie będę mówić. Państwo, po pierwsze bardzo dziękuję za tę prezentację, a jeszcze bardziej za zajęcie się akurat tym tematem badawczym i tą grupą. Mam jedną uwagę, jedno pytanie. Jeżeli chodzi o uwagę, to ta kwestia faktycznie genderowego aspektu sieci wsparcia jest dla mnie bardzo ciekawa, bo gdzieś z waszej prezentacji słyszałam o to jakiejś pani Kasi, a to jakiejś pani Magdzie, a to jakiejś pani mamie, która udzielała wsparcia i gdzieś też mi się jakoś taka pojawiła w głowie myśl, że faktycznie ta rola polskich kobiet jako takich pomostów łączących te grupy jest dosyć ciekawym tematem. A moje pytanie brzmi, jeżeli chodzi o pracodawców, bo tutaj Wiktor wspominałeś, że pracodawcy, ci, którzy nie zatrudniali pracowników legalnie, no często jakby w czasie lockdownu dawali im wsparcie właśnie finansowe, jakby z własnej woli. Czyli już pomijam fakt, że powinno to być uregulowane prawnie, to nie powinna być kwestia woli, ale powiedzmy w tej sytuacji to było z własnej woli. I teraz pytanie, czy to wynikało z tego, że oni już mieli jakąś relację z tymi pracownikami, że to już był któryś sezon, kiedy ci pracownicy u nich pracowali i jakby zawiązała się relacja i się czuli zobligowani? Czy to była po prostu kwestia tego, żeby jednak utrzymać czysta inwestycja finansowo pracowników, którzy już zwerbowali? Jakie były motywacje, jeżeli do tego dotarliście? No w tych przykładach, o których mówiliśmy, tam były relacje bliższe między pracodawcą a pracownikiem. To nie wiem, czy ten przykład się na slajdzie pojawił, ten Artem, którego tutaj wspominaliśmy, on tego pracodawcę opisywał jako takiego bardzo dobrego człowieka, takiego swojego chłopa, którego i jakby tam on wprost jakby tak się wypowiadał, że
że on tu by chciał podkreślić, tu wymieniał z imienia i nazwiska tego pana, że on jest takim generalnie dobrym człowiekiem. Natomiast no, trudno mi jakby tu jakoś definitywnie odpowiedzieć na twoje pytanie. Myślę, że tak, natomiast no, szerszego wzorca nie wiem, trzeba by prawdopodobnie z większą ilością takich osób porozmawiać. No my też nie rozmawialiśmy z pracodawcami. No. Jakby nie przeprowadzaliśmy wywiadu z pracodawcami, to by było na pewno interesujące dowiedzieć się. No ale w ogóle ta karczma, która jest tym przykładem, tam w ogóle są takie relacje dość bliskie, ale te osoby pozostają, to zatrudnienie jest często no, niesformalizowane, więc tam są takie różne układy sympatii i niesympatii czasami. Tam się wiele rzeczy dzieje. Mieliśmy bardzo, bardzo ciekawe historie, usłyszeliśmy o życiu tego konkretnego miejsca. Dziękuję. Okej, to następną na liście mam Monikę Szulecką. Dzień dobry. Ja też bardzo dziękuję za bardzo ciekawą prezentację. Ja mam właściwie chyba bardziej komentarze niż pytania. Jedno nawiązuje do kwestii, o której powiedziała przed chwilą pani Magda Bodzan, mianowicie te Polki, jako takie Polki, które się tam pojawiały, jako takie ewentualne pomosty, bo to, co zwróciło moją uwagę w tej prezentacji, to i na początku, i na końcu państwo zaznaczyliście, że to tylko pojedynczy Polacy byli w tych sieciach. Ale z drugiej strony jakby w środku samej prezentacji były już cytaty, które pokazywały na taką bardzo istotną rolę, więc już na, myślę, że już w raporcie nie da się tego, że tak powiem, nie skomentować bardziej, więc tu na pewno zachęcam do takiej uwagi, bo to jest to, co też już trochę w tej dyskusji po prezentacji padło, że rodzina, o ile ona jest wymieniana tak jakby w tym kręgu najbliżej, czyli wśród bliskich kontaktów, nie zawsze jest źródłem takiego wsparcia w kwestiach formalnych i w ogóle, więc to tak naprawdę to są dwa jakby kwestia takiej dwutorowości w analizie tych polskich, że tak powiem, kontaktów w sieciach. Jakiego rodzaju źródłem wsparcia są, jakiego rodzaju wsparcia ci Polacy stanowią źródło? A druga rzecz to jest kwestia tego budowania sieci, o które państwo też rozumiem, że chcecie pytać i jakoś rozprawić się na etapie pisania raportu, czyli budowanie tych kontaktów. Czy te kontakty, one tak, że tak powiem naturalnie, bo to są często kontakty z pracy, one się pojawiają tak naturalnie, czy to jest jakby szukanie też takich osób i spodziewanie się, że te osoby pomogą w sprawach formalnych i w ogóle. Więc myślę, że ten wątek też dobrze by było zaadresować, bo tutaj to zostało podkreślone i tak no, na tyle, na ile ja kojarzę to z badań, no tak to wygląda, że bardzo często te kontakty się pojawiają przy okazji pracy i u państwa to bardzo, bardzo mocno zostało pokazane, ale być może to jest też jakby inne podejście do budowania kontaktów. I tu nawiążę do tego pytania, które państwo na końcu zadali, że nie było widać tych pracowników sezonowych albo takich sezonowych, którzy pojawiali się na krótko. Państwo też do nich, jak rozumiem, nie docierali celowo albo nie udało się z nimi porozmawiać, ale jakby z innych badań wynika, że to właśnie ci pracownicy sezonowi, którzy na początku nie mają takiego kapitału społecznego, żeby na przykład dostać się samodzielnie, korzystają z pomocy agencji, w którymś momencie budują swój kapitał społeczny poprzez nawiązywanie kontaktów, czy to z Polakami, czy na przykład z obywatelami Ukrainy, którzy są już dłużej, tak jak państwa rozmówcy, więc wydaje mi się, że tutaj też warto na to spojrzeć. Co prawda, tak jak państwo sami podkreślają, to nie oni byli tutaj rozmówcami w tym badaniu, natomiast no, jakby warto albo zerknąć do innych badań i być może kontynuować ten wątek jakoś. I tu chciałam jeszcze nie wiem, czy znają państwo pracę Marty Kindler, ale te pytania, które państwo zadawali w tym badaniu jakościowym, czyli jakie wsparcie od kogo można uzyskać, jak wygląda ta sieć, dokładnie takie pytania były zadawane w dużych badaniach ilościowych prowadzonych w Warszawie. Tak, i to jakby pokazuje duże miasto, budowanie sieci, więc nie chodzi tylko o, nie wiem, referowanie jakby, czy odwoływanie się do tych wyników, ale być może to będzie dla państwa jakaś taka inspiracja, żeby spojrzeć i odpowiedzieć na to pytanie, jak to może się dziać w takim Zakopanem, który trochę jest, z tego co ja zrozumiałam, takim wyborem, bo tam można zarobić szybciej, łatwiej, więcej, ale nie jakimś, nie wiem, wyborem na całe życie, tak? I myślę, że tyle. Ale bardzo dziękuję i jakby trzymam kciuki za napisanie też tego raportu i gratuluję wyboru tematu, bo to jest bardzo ciekawe. Super, dziękujemy za uwagi. Ja tu jeszcze może skomentuję. No właśnie, my dlatego wybraliśmy to Zakopane, też znając, mając świadomość tego, że większość badań jest Zakopane i powiat tatrzański jest
właśnie robiona w Warszawie, w Krakowie, w dużych miastach i ośrodkach. Stwierdziliśmy, że chcemy zobaczyć, jak te sieci tworzą się w właśnie tam, w takim mniejszym trochę miejscu, w innym kontekście. No musimy jeszcze przeanalizować nieco lepiej te sposoby budowania, no ale z takich anegdotycznych może kwestii, no to po prostu rekrutując, czy chodząc po tych krupówkach, bo najczęściej tam próbowaliśmy znajdować rozmówców, okazywało się, że podchodzimy do kogoś i rozmawiamy 5 minut i okazuje się, że ta osoba zna poprzednie 3 osoby, z którymi rozmawialiśmy. Więc to było dość zamknięte środowisko czasami, takie po prostu, zwłaszcza krupówki, to jest jakiś ewenement. Te osoby się po prostu znają wszystkie, bo pracują, widzą siebie na co dzień. Nie? To było bardzo ciekawe obserwowanie tego. No, ja się może odniosę do tej kwestii tych pracowników. Bo istotnie no, my moglibyśmy wskazać na parę jakby grup interesujących, do których nam się dotrzeć nie udało. To na przykład są osoby, które pracują na, kolokwialnie mówiąc, za nocki, bo wiemy, że takich osób dużo jest w tych pensjonatach, w hotelach. Są ekipy całe, które przyjeżdżają, sprzątają. Słyszeliśmy o tym, że są całe jakieś takie nieporejestrowane, nie wiem, czy można to wtedy nazwać agencją, jakieś takie grupy, które właśnie pracują na czarno. I to jest, wydaje mi się, że dobrze pamiętam, że w tym badaniu, które pani przywoływała, stosowano taką technikę rekrutacji respondent-driven sampling. I właśnie prawdopodobnie jakby trzeba by, krótko mówiąc, zmienić sposób rekrutacji, żeby do tych trudniejszych grup dotrzeć w takich dalszych badaniach, no bo w taki sposób, jak myśmy to robili, no to po prostu udało nam się porozmawiać z tymi osobami, do których nam było łatwiej dotrzeć. Ja jeśli mogę tylko tak ad vocem, bo to nawet nie chodzi tutaj o rozszerzanie, tylko jakby też spojrzenie na to, państwo jakby nie mieliście w swoich badaniach właśnie tych pracowników sezonowych i nie ma w tym nic złego, udało się dotrzeć do takich osób, ale warto jakby po prostu spojrzeć na, znaczy chociażby, nie wiem, nawiązać do tego, tak? Bo tak jak mówię, albo to wynika z innych badań i to mi od razu jeszcze dało jedną, przepraszam, ostatni komentarz, naprawdę, to co pan powiedział, że nie wiadomo, czy to są porejestrowane, czy nie, te takie jakby całe grupy, agencje, nie agencje, czyli ten przemysł migracyjny, tak? Na ile on właśnie, jak to ma się do budowania tych kontaktów? I to już ostatnia uwaga, bo tutaj państwo, rozumiem, też mieliście kilka takich jakby wskazówek czy informacji z tego badania, więc na pewno to warto troszeczkę pogłębić. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Ja się od razu wytnę, ale jeszcze mamy kilka osób, więc może fajnie będzie, chociaż może będą to ciekawe komentarze lub pytania, więc proponowała szybciutko jeszcze do nich przejść. I pani Natalia Gebert. Bardzo dziękuję za głos, dziękuję za prezentację. Część mojego pytania zadała już, czy wygłosiła moja przedmówczyni. Ono miało dotyczyć relacji z Polakami, które państwo nazwaliście znajomościami strategicznymi, a później się okazywało, że one są nawet nie tyle strategiczne, celowe, tak, nawiązywane w konkretnym celu, co bardziej właśnie wypadkową relację czy z pracy, czy w innych kontekstach życiowych. Natomiast bardzo mnie zaciekawiła ta informacja o podwójnej Wielkanocy. Czy państwo próbowali jakoś dociekać, skąd się wzięła ta potrzeba podwójnego świętowania? W sensie, jaka motywacja za tym stała? Czy to była chęć wtopienia się trochę w lokalną kulturę, w miejscową kulturę? Czy po prostu wszyscy nasi znajomi tak robią, więc my też? W tą stronę, jeśli państwo pociągnęliście ten temat, to byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź. Dziękuję. To może ja przejmę pytanie, Wiktor. Jeśli chodzi o podwójną Wielkanoc, nie dociekaliśmy jakoś bardzo, no bo ona mówiła, ta rozmówczyni nasza, że no, mieszkają w Polsce, więc obchodzą właśnie tą katolicką Wielkanoc, ale ona była również ze Lwowa. Nie dopytywaliśmy o jej jakby wyznanie, ale jak mam takie podejrzenia, że być może po prostu jej rodzina obchodzi taką Wielkanoc. No, tam było też parę osób, nie? W tym mieszkaniu pracowniczym, no więc tak. Po prostu może te osoby były różnego wyznania, nie? No i po prostu. Okej, to jeszcze zapraszam Izabelę Czerniejewską do zadania pytania. Dzień dobry, dziękuję państwu za prezentację. Ja mam pytanie dotyczące funkcjonowania w internecie tych osób. Właściwie o sieci internetowe, Facebook, jakieś inne grupy, czy oni tworzą, czy to jest w ogóle dla nich ważny sposób komunikacji się między sobą, ale też być może z innymi. Czy są jakieś taka lokalna grupa
osób z Ukrainy w Zakopanem czy w okolicach? Czy to w ogóle jakoś działa i czy ma znaczenie? Dziękuję. To może ja odpowiem. No jakby myśmy te kwestii działania mediów społecznościowych w naszych wywiadach jakoś bardzo nie pogłębiali, natomiast no z naszego researchu myśmy na początku próbowali takie grupy znaleźć. Czy one istnieją? No i nasz research wskazał, że nie i te osoby też nie wskazywały na to, żeby z nich korzystały, więc rozumiem, że takiej jakiejś prężnie działającej grupy ukraińskiej tam nie ma. No, ale jeśli chodzi o media społecznościowe, no to na przykład takim przykładem, no trochę anegdotycznym jest to, że Anastazja wspominana przez nas, ona mówiła, jak nie potrafiła znaleźć sobie partnera na żywo, bo po prostu była tak zajęta pracą, no ale tu media weszły z kolei i ona była w stanie znaleźć sobie zresztą też osobę z Ukrainy, Ukraińca gdzieś z Radomia i oni w ten sposób nawiązali kontakt, zamieszkali ostatecznie razem. Więc to jakby pomogło w nawiązywaniu bliższych relacji z innymi osobami. A tak jak Wiktor mówił, jeśli chodzi o lokalne grupy, chyba ich nie ma. Nie wiemy. Nie dowiedzieliśmy się od nikogo. Widzę, że im więcej mamy pytań i odpowiedzi, tym jest więcej kolejnych. Pani Ksenia Homel. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za bardzo, bardzo ciekawe wystąpienie i dane też przyznam, że jest to bardzo bliskie, to obecnie też robię podobny temat, co prawda w Warszawie. I moje pytanie będzie takie, bo dużo przedstawiliście informacji o kształtowaniu tego wsparcia i pomocowości między migrantkami i migrantami, ale czy też w pewnym momencie zauważyliście, że może powstawać takie ryzyko, że ta sieć też wiąże się z pewnym ryzykiem, niedocieraniem do pewnych informacji, albo jakby, czy też jest ta druga strona sieci wsparcia. Dziękuję. To może ja zacznę, pewnie Natalia będzie kontynuować, bo temat jest ciekawy i mamy bardzo dużo jakby ciekawych informacji na ten temat, natomiast one się już nie zmieściły po prostu w tej prezentacji. Owszem, odzyskaliśmy mnóstwo informacji o różnych praktykach, jakby wykorzystywania przez niektóre osoby z Ukrainy, jakby faktu tego zaufania zbudowanego na bazie, jakby tego, jakby to powiedzieć. No tej wspólnoty, powiedzmy, narodowości w taki sposób, żeby inne osoby w jakiś sposób wykorzystywać, okradać. Tu parę przykładów, jakieś takie pośrednictwa, nie to pośrednictwa w wypełnianiu dokumentów, które polegają na tym, że przelewa się komuś pieniądze, a on znika. Przykłady wywożenia ludzi do jakichś prac w inne miejsce, które i potem jakby tam warunki są tak złe, że te osoby tam są albo, nie wiem, okradzione, bo się bierze od nich jakieś pieniądze na jakieś niby to ubezpieczenie, one stamtąd zaraz uciekają, bo nie da się tam, krótko mówiąc, nawet wytrzymać, bo warunki mieszkaniowe są tak złe. Nie wiem, Natalia, może chcesz opowiedzieć ten case o... No, ten, szczerze mówiąc, no to o czym Wiktor mówi, my się dowiadywaliśmy takich rzeczy właściwie trochę przy okazji. No, mieliśmy taką jedną rozmowę, gdzie nam opowiadała nasza rozmówczyni o czymś, co miało takie znamiona handlu ludźmi prawie, mamy wrażenie, bo ona mówiła, jak to trzeba było wysłać najpierw. Ona chyba nie była do końca świadoma tego, co tam się działo, szczerze mówiąc, tak wynikało z tej rozmowy naszej w każdym razie, ale taki proceder polegający na znajdywaniu pracy przez internet, osoby, które te prace niby oferują, proszą o wysłanie zdjęcia, wieku, potem mówią, aha, fajnie, spoko, to was zapraszamy do pracy, potem mają jechać z jakiejś kancelarii, jadą z jakimś kierowcą, nie wiadomo za bardzo gdzie, nie wiadomo za bardzo do kogo, mają dostać informacje w ciągu godziny, że jadą tam z adresem w Krakowie na przykład do jakiejś kancelarii, gdzie mają podjąć pracę, nie dostają tego, jakieś podejrzane historie, potem znajdują się na autostradzie w jakiejś zatoczce, jacyś podejrzani ludzie, podejrzanie wyglądający, którzy rozmawiają przy samochodzie osobowym, coś tam sobie i po prostu grupa tam znajomych, tutaj właśnie ta dziewczyna 20-letnia z chłopakiem swoim i swoją siostrą, zastanawiają się wsiadać, nie wsiadać. Dostaję informację, że jadą do Gdańska w tym momencie, bo nie ma pracy w Krakowie, praca jest w Gdańsku. No generalnie to takie, słyszeliśmy dużo takich niepokojących historii. I też dużo takich opinii to się pojawiło parę razy. Osób z Ukrainy, które bardzo negatywnie się wypowiadały na temat właśnie
jakby to powiedzieć, innych osób z Ukrainy w Polsce może? Coś na zasadzie takiego, cytując Czesława Mozilla, trzyma się Polaków z dala od rodaków, mówiąc tak kolokwialnie. Coś no, w ten sposób. Nie no, zwłaszcza w kontekście załatwiania papierów. My słyszeliśmy naprawdę bardzo dużo historii, to wiele osób opowiadało nam, jak to straciło, powiedzmy 400 albo nawet więcej na takie fałszywe pośrednictwo, gdzieś tam załatwianie tych kart pobytu i tak dalej. Osoby były oszukiwane, bo same być może nie były w stanie dotrzeć do tych informacji, ile faktycznie to powinno kosztować, jak to faktycznie powinno się załatwiać. Więc inne osoby z Ukrainy gdzieś niestety no, nadużywały tego zaufania i jakieś ogromne sumy pieniędzy czasami wyłudzały tak naprawdę. Jeszcze mam takie największe ryzyka. Ja mam taką propozycję, że Państwo podali kontakt do siebie, także pod koniec prezentacji można też łatwo znaleźć dzisiaj miejsce kontakt, więc chciałabym tutaj zakończyć. Przede wszystkim bardzo gratulować świetnie przeprowadzonych badań. Widzieliśmy po prostu mnóstwo cytatów, co mnie jako antropolożkę oczywiście bardzo cieszy, mnóstwo historii, ale też bardzo gratuluję już tej analizy, która jest na tym etapie i prezentacji dzisiaj. No i czekamy na raport, który będzie też dostępny online później, na reportaż. Także jeszcze raz gratuluję, cieszę się bardzo, że aplikowaliście o nasz mały grant i rzeczywiście fantastycznie go wykorzystaliście, przeprowadzając te badania. Dziękuję wszystkim uczestniczkom, uczestnikom za dzisiejsze, za pytania, za wysłuchanie prezentacji. Przepraszam jeszcze raz za te trudności techniczne na początku. Wszyscy się uczymy, korzystamy niestety z tych platform, do których mamy dostęp. No i zapraszam do śledzenia strony internetowej CBAM-u, Facebooka CBAM-u. Będziemy organizować kolejne webinaria. Także do zobaczenia. A my zapraszamy do kontaktu. Będzie nam bardzo miło odpowiedzieć Państwu na wszelkie ewentualne pytania i podzielić się naszym materiałem. Także dziękujemy. Dziękuję.